Witam Państwa serdecznie. Kolejny odcinek kanału Około Sportowego. Tym razem moim gościem jest Marcin Szymański, wybitny polski speedrowerzysta, jeden z najbardziej tytułowanych zawodników speedrowera i zawodnik Lwów Częstochowa. Witam Cię serdecznie, Marcinie. Cześć, witam wszystkich. Witam Ciebie. Marcin, powiedz mi, jak przygotowania do tego sezonu, ponieważ widzę, że aktywnie pracujesz ze sprzętem. Jakby do tej swojej pasji musieliście troszkę opóźnić rozpoczęcie tego sezonu, ale chyba wszystko w jak najlepszym porządku. No, przygotowania zaczęły się dobrze, po czym potrenowałem miesiąc, a okazało się, że takie były restrykcje, że na tor nie mogłem wchodzić, więc jeździłem po prostu po lasach. Jak nie można było jeździć po lasach, to jeździłem po polach, więc cały czas byłem aktywny i tak lawirowałem między, no, między rozsądkiem, a niezbyt mądrymi przepisami. No właśnie, mówisz o tych niezbyt mądrych przepisach. Powiedz mi, jak właśnie sobie z tym radziłeś? Czy nie miałeś żadnych sytuacji takich konfliktowych, gdzie panowie policjanci nie chcieli od ciebie egzekwować jakichś mandatów, bo wiemy doskonale, że wielu sportowców miało z tymi problemy. Nie, nie, nie. W Ogornikach Śląskich, gdzie aktualnie mieszkam, no jakieś takie zdrowe podejście było do tych wszystkich przepisów, więc żadnych kłopotów nie miałem. No wiadomo, że jak już były lasy zamknięte, to już nie chciałem prowokować i jeździłem sobie po prostu po polach między rzepakami, gdzie były szerokie ścieżki. Te ścieżki też były jednocześnie też po prostu szlakami, więc były szerokie, dobrze przygotowane. Także cały czas kręciłem nogami, natomiast no, stęskniłem się już za jazdą na torze. Więc od kilku tygodni powróciłem do mojego żywiołu. Zanim przejdziemy do tematu, o który chciałem się zapytać i o projekcie, który powstaje we Wrocławiu, to powiedz mi o plany na ten sezon. Z jakimi nadziejami wchodzisz w ten sezon? Czy chciałbyś coś poprawić względem ubiegłego? Choć i tak w zeszłym sezonie radziłeś sobie bardzo dobrze. Czy jest coś, co w tym trudnym roku chciałbyś osiągnąć jeszcze w barwach Lwów Częstochowa? Nigdy nie zakładam sobie żadnych celów górnolotnych. Jestem typem takiego miłośnika tego sportu. Pasjonata. Bardzo pasjonatą, jestem miłośnikiem. Uwielbiam trenować, uwielbiam się męczyć na treningach, uwielbiam przeprowadzać jakieś fenomenalne sytuacje na torze. Jest to tylko i wyłącznie możliwe wtedy, kiedy się trenuje. Nie zakładam sobie nigdy celów. Ten sport jest tak nieprzewidywalny i znaczy jest jeden cel, po prostu się dobrze bawić i zdobywać kolejne sukcesy dla drużyny i dla siebie. To jest takie moje motto od wielu lat. Po prostu ścigam się dla pasji, nigdy nie nakładam na siebie presji jakichś wielkich wyników. Inaczej, nakładam sobie na presję wewnątrz, ale nigdy nie ogłaszam jej jakoś, nie wrzucam jej do eteru, ponieważ nie jest to zgodne z moim chyba temperamentem. Po prostu chcę jak zwykle osiągnąć jak najlepsze wyniki, dobrze się z tego bawić, czerpać z tego satysfakcję i rozwijać się też sprzętowo. Powiedz mi taką rzecz, bo w Częstochowie wiadomo, że w tym sezonie będziesz jeździł. Natomiast jak kwestia pandemii, jak kwestia tego, że być może nie będzie można wpuszczać kibiców czy też znajomych na te obiekty, choć wiemy, że to nie są imprezy masowe, wpływa na to, że ten sezon będzie wyglądał w polskim speedrowerze? Znaczy speedrower w tym przypadku jest uprzywilejowany, ponieważ na speedrower, na ligę przecież nie przychodzi 1000 osób, 2000. Zawsze są to może 50, może 100 osób, mniej więcej. Więc tutaj akurat my problemu nie mamy. Więc myślę, że nie będę miał w tym żadnego problemu. Tak jak powiedziałem, fajnie jak są kibice, oczywiście, ale ja kocham się ścigać. Więc jak tylko ruszy liga, no to dla speedrowera chyba za dużo się nie zmieni. Powiedz mi taką rzecz, projekt Szarża Wrocław, bo to jest ten temat, o który chciałem Cię zapytać, o którym chciałem dzisiaj pociągnąć w tej rozmowie, no bo to się wiąże z tym, że w sezonie 2021 chcielibyście wystartować w lidze, tak? Tak, taki jest plan i szemy do przodu.
Jakbyś rozwinął, na jakim stopniu fazy rozwoju tego klubu jesteście, kwestia infrastrukturalna, czyli torowa, jak to wygląda w tym momencie we Wrocławiu? Do końca tego tygodnia, a właściwie dzisiaj już będzie takie spotkanie organizacyjne z pasjonatami speedrowera we Wrocławiu i chcemy dopiąć sprawę stowarzyszenia. Do końca tego tygodnia mam nadzieję, że będzie 9 osób, które będą chciały być w stowarzyszeniu. Mamy już takie zapewnienie kilku osób. Więc dopinamy tą sprawę prawną. Tor wymaga drobnych kosmetycznych napraw. Natomiast jesteśmy posłowie z prezesem Marcinem Niedzielskim i mamy jakby takie słowne, warunkowe dopuszczenie nas do ligi na następny rok. I przez ten rok, a może już nawet przed przystąpieniem do sezonu 2021, będziemy mieli wszystko zrobione z torem. Chcemy pomyśleć o wymianie nawierzchni, chcemy pomyśleć o przeniesieniu siatki okalającej tor jakby na zewnątrz krawężnika zewnętrznego. No i jeszcze czeka nas zrobienie taśmy. To wszystko jest jakby w naszych planach i to zrobić musimy. Powiedz mi, jak to wygląda od strony Twojej przynależności klubowej. Czy to oznacza, że w sezonie 2021 Marcin Szymański już nie będzie zawodnikiem Lwów Częstochowa? No na to wygląda. Zresztą od wielu, wielu lat pan Janusz Danek, chociaż chyba w to do końca nie wierzył, zachęcał mnie do stworzenia drużyny we Wrocławiu. Ja się nigdy sam do tego nie garnąłem, bo do tego potrzebna była taka osoba jak Adrian Kosur, który pochodzi z Rawicza, mieszka we Wrocławiu i on rozpoczął tą całą inicjatywę. I on się właśnie znalazł. Rozpalił ten ogień i wszyscy jakby tutaj podłapali, podsycają ten ogień i chcą drużynę we Wrocławiu. No i na to wygląda, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i powstanie drużyna we Wrocławiu za rok, bardzo bym chciał reprezentować moje rodzinne miasto. To w takim razie Janusz Danek z jednej strony powinien Ci życzyć tego, żeby ta Twoja inicjatywa się powiodła, ale z drugiej strony no przydałoby się, żeby chociaż jeszcze może z jeden sezon się opóźniła, żebyś jak najdłużej reprezentował barwy częstochowskiego klubu, bo zdajemy sobie doskonale sprawę, że jesteś jego najlepszym zawodnikiem. No tak, to jest taki konflikt interesów trochę, bo ja bym chciał, żeby to jednak było 2021, a myślę, że pan Janusz, no wiedząc co się dzieje, no chciałby, żebym jeszcze dłużej pojeździł, ale będzie kolejny zespół z fajnym torem, ubarwi bardzo nawet te rozgrywki, więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Moje pytanie, jak wygląda kwestia finansowa, bo to jest aspekt, który pozwala ewentualnie na, tak jak mówisz, rozbudowę tego toru, poprawki infrastrukturalne, no bo jak wiemy, no można być pasjonatem, można być mieć wiele werwy do pracy, wiele robić własnymi rękami, ale jak się nie ma środków finansowych, no to pewne rzeczy, które przy tych środkach są łatwe, tutaj stają się barierą nie do przekroczenia. Tak, no to raczej jest pytanie do naszego roboczo nazwanego prezesa Adriana. Natomiast rozmawiamy prawie codziennie i za każdym razem, kiedy jestem na torze, trenuję, Adrian też przychodzi, też rozmawiamy. Oczywiście kompromis jakiś finansowy może być, ale jest tego granica. Nie? Jeżeli nie będzie pieniędzy, to po prostu z ligą nie ruszamy i ruszamy z ligą rok później, 2022. Natomiast już teraz widzimy to w raczej takich jasnych barwach i wydaje się, że ta kwestia finansowa będzie do ogarnięcia. I na to liczymy i tylko po założeniu stowarzyszenia i do końca tego tygodnia też będziemy mieć ofertę klubową. Ruszamy po prostu do sponsorów, których mamy już taką długą listę i do nich chcemy po prostu no, się odezwać, wyciągnąć rękę i zobaczyć, jaki będzie odzew. Natomiast mamy już taką
taką pulę finansową, która już jest teraz. Więc wszystko wskazuje na to, że ta liga z punktu widzenia finansowego powiedzie się we Wrocławiu. Czyli od razu startujecie od tej najwyższej klasy rozgrywkowej, tak? Tak, tak. Mamy taki plan stworzenia drużyny posiłkując się zawodnikami doświadczonymi przez 1-2 lata i jednocześnie kształtować, trenować młodych ludzi, nie tylko młodych, ale kształtować tutaj ludzi z Dolnego Śląska i sukcesywnie naturalnie po prostu wymieniać zawodników, którzy są spoza Dolnego Śląska, na tych, którzy są w stanie już rywalizować o medale. Jednocześnie też chcemy wystartować z pierwszą ligą. Zawodnicy, którzy no po prostu na początku nie będą się na pewno łapać do składu ekstraligowego, będą startować w pierwszej lidze i myślę, że ja też sobie na kilka takich meczy pojadę jako osoba bardziej doświadczona i będę chciał im wiele, wiele przez ten sezon 2021 podpowiadać. Także ja zawsze chciałem walczyć o najwyższe cele, najwyższe stopnia podium, więc w tym przypadku jest tak samo. Chcemy ruszyć, żeby ci zawodnicy, którzy będą się uczyli speed rowera, żeby przechodzili na mecze we Wrocławiu i widzieli naprawdę poważną jazdę, poważnych facetów i żeby zobaczyli, że to nie jest tylko zabawa, ale też naprawdę fajna walka. Powiedz mi jeszcze ostatnią rzecz. Jak wygląda sytuacja z młodzieżą w Waszym klubie? Czy jest wiele młodych chłopaków, czy też dziewcząt, które się garną do uprawiania tej dyscypliny? Czy na razie musicie budować swoją bazę, żeby konkurować z innymi dyscyplinami, które są bardziej pociągające dla młodzieży z Wrocławia? Na razie trudno powiedzieć o zespole, bo jeszcze poza nazwą to my tutaj nic nie mamy, więc trudno jakby... Na razie rokować. Ogłaszać nabór do sekcji, ogłaszać nabór do naszego klubu, kiedy jeszcze tak naprawdę nie mamy z formalnego punktu widzenia nic zrobionego, ale kiedy przychodzimy na treningi, jest nas na przykład 12-13, ludzie się po prostu zatrzymują, dzieci chcą też spróbować, także pożyczamy im rowery i mam wrażenie, że my też zarażamy tą dużą ilością na to, dużą ilością osób na to, że zarażamy innych. Więc nie obawiam się, że we Wrocławiu zabraknie ludzi. Jest duży odzew, ludzie dzwonią, ludzie piszą, młodzi. Jest już chyba 5 osób, które chcą już kupić rowery i chcą próbować swoich sił, więc myślę, że to jest z tego punktu widzenia bym się tutaj nie martwił. W takim razie, Marcin, nie pozostaje nic innego, jak życzyć Ci udanych występów w sezonie 2020, finalizacji tego projektu wrocławskiego, choć tak jak mówię, również mojej osobie ani i również Januszowi Dankowi będzie bardzo żal, żebyś opuszczał częstochowską drużynę, ale wiem, że człowiek ma zawsze pewnego rodzaju swoje projekty, swoje myśli i chęci do tego, żeby coś budować. No i liczę na to, że ten sezon będzie bardzo owocny, no bo Lwy Avia chciałyby walczyć po raz kolejny o medale. Oczywiście, jeżdżę na tor, trenuję bardzo ciężko, więc jak zwykle, no, moja forma myślę, że przyczyni się do dobrych wyników drużyny i zawsze traktuję to poważnie, więc jestem myślami tak jakby jedną nogą troszeczkę już w nowym mieście, ale drugą nogą jestem jak najbardziej z drużyną częstochowską, w której już jeżdżę 6 rok i bardzo dobrze się w tej drużynie czuję. W takim razie, Marcin, raz jeszcze wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję do zobaczenia niebawem na Starzyńskiego. No i 2021 szarża Wrocław w Ekstralidze speedrowerowej. Tego bym sobie życzył. No i do zobaczenia w Częstochowie. Dzięki bardzo. To był kolejny odcinek kanału okołosportowego. Marcin Szymański, speedrowerzysta Lwów Avia Częstochowa. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.